Nasz przepis zaczynamy od posiekania cebuli. Cebulę, jedną taką małą sztukę, obieramy sobie dokładnie i siekamy w małą, drobną kosteczkę. Cebulę przekrawamy na pół i siekamy. Nasza cebula jest już posiekana, więc wystarczy ją teraz leciutko podsmażyć wraz z czosnkiem. Także na patelnię leci odrobina oleju. Włączamy moc. Czekamy, aż olej się rozgrzeje, a w tym czasie obieramy sobie czosnek i również siekamy. Czosnek również jest posiekany, tak więc i cebulę, i czosnek przekładamy na rozgrzaną patelnię i podsmażamy do zeszklenia. W tym czasie, kiedy nasz czosnek i cebulka będą nam się tutaj szkliły i podsmażały, przejdźmy do papryczki. Papryczkę chili w dzisiejszym odcinku będę używał oraz czekolad habanero. Jest to taka odmiana równie ostra, ale troszkę o posmaku takim właśnie czekoladowym, jak sama nazwa wskazuje. Ja ten sos chcę mieć naprawdę ostry, także papryki nie żałuję. Zresztą wszystkie dokładne proporcje zobaczycie na stronie www.kuchmi.pl. Link do tego przepisu znajdziecie w opisie tego filmu. Także zachęcam Was do odwiedzenia tej strony i subskrybowania również tych wszystkich przepisów, które tam się znajdują. Ja nie usuwam gniazd nasiennych, ponieważ to właśnie w nich znajduje się cała ostrość, tak więc ja razem z pestkami sobie tutaj tą papryczkę będę siekał. Siekam w miarę drobno, nie musi być to nie wiadomo jak mocno posiekane. Najpierw tak jak widzieliście na pół, teraz w paseczki. Jeżeli macie delikatne dłonie albo pierwszy raz macie do czynienia z takimi ostrymi papryczkami, zachęcam Was do użycia założenia rękawiczek jednorazowych. Pamiętajcie, żeby nie dotknąć nigdzie żadnej błony na swoim ciele, oka czy gdzieś w okolice oczu, nie dotknąć takimi rękoma po dotykaniu ostrych papryczek, ponieważ no naprawdę mają moc i będą piekły. Tak więc dwie takie papryczki. Wy możecie mniej, możecie więcej. Jak uważacie. I lecimy. Papryczki są posiekane, także lądują również na patelni. Musimy je chwilę przesmażyć, tak aby puściły wszystkie swoje soki. Już na tym etapie zalecam Wam to wszystko odrobinę posolić i zostawiamy to tak lekko, jeszcze przemieszamy i zabieramy się za nasze mango. Tak więc lecimy dalej. Jak poznać, czy nasze mango jest dojrzałe? No, najlepiej to wszystko przetestować dotykiem. Musi być po prostu miękkie. Nie ma tu żadnej jakiejś większej filozofii. Jeżeli kupicie sobie jakieś twarde mango, zawincie je w gazetę, odstawcie w ciepłe miejsce. Możecie też zawinąć w jakieś albo włożyć do pudełka razem z jabłkami. Wtedy jeszcze szybciej Wam dojdzie. W mango znajduje się na środku taka dosyć nieprzyjemna i twarda pestka, której nie chcemy naciąć i nie stępić naszych noży. Tak więc możemy zrobić sobie to w ten sposób, że nożem staramy sobie wyczuć tutaj tą pestkę i jak najbliżej niej wycinać cały nasz miąższ. Delikatnie. O właśnie.
Nasze mango sobie oczyszczamy od skórki delikatnie. Możecie to sobie zrobić, jeżeli nie ufacie swoim umiejętnościom. Na desce ściągamy, filetujemy je po prostu, odcinamy ten miąższ od skórki. Tak to się prezentuje. Poczyniamy tak z całością. Możemy zrobić również takiego mango jeża, którego Wam za chwilę pokażę. I wszystko trafia na patelnię, oczywiście trochę wcześniej posiekamy. Nasze mango już posiekane trafiło na patelnię. Teraz wszystko musi się fajnie podsmażyć. Czekamy, aż wszystko się bardzo tutaj nam rozmięknie. Dodamy do tego jeszcze za chwilę sok z cytryny, pieprz i w zasadzie będzie nasz sos już gotowy. Także teraz pokażę Wam, jak wykonać tego mango jeża, o którym wspomniałem przed chwilą. Bierzemy sobie jedno awokado, może to większe. Ja odkrawam sobie tutaj ten boczek i wycinamy w miarę fajny kawałek naszego mango, kładąc je tutaj na storstek. Mamy dwa fajne kawałki. Została nam taka płaska część mango. I teraz o co chodzi z tym mango jeżem? Bierzemy sobie mango w dłoń i delikatnie nożem najpierw wzdłuż wykonujemy takie cięcia w odstępach około centymetra i teraz w poprzek również coś takiego, musi nam powstać swego rodzaju kratka centymetr na centymetr. I teraz nic prostszego, jak wystarczy tylko przegiąć to i mamy naszego mango jeża. W takim przypadku możecie sobie mango traktować jako deser i po prostu, jeżeli jest miękkie i dojrzałe, tak jak to, wyrywacie sobie po kawałku, czy to łyżeczką, czy dłonią, jak widzieliście, i zajadacie. Jest naprawdę pyszne, także zachęcam Was do jedzenia mango. Ja jeszcze je dorzucę tutaj do sosu, podgotuję i zaraz wracam do Was. Sos prawie gotowy, tak więc pora na cytrynę. Cytryna oczywiście wyparzona, umyta, wyszorowana, tak aby nie śmierdziała nam żadnymi chemikaliami. Lekko ją sobie rozduszamy, aby była bardziej soczysta. Na pół i sok wciskamy do naszego tutaj sosu. Wszystko razem jeszcze podsmażamy około 2-3 minutek i nasz sos jest już gotowy. Jeżeli lubicie rzadsze konsystencje, możecie sobie dolać odrobinkę wody, ale nie za dużo. Jeżeli chcecie mieć bardziej gładką konsystencję, po prostu przełóżcie to sobie gdzieś do naczynia takiego wysokiego i zblendujcie na gładką masę. Ja uważam, że taka tutaj konsystencja z kawałkami mango i wyczuwalnym chili jest fajnym tutaj takim dodatkowym smaczkiem, ponieważ fajnie później się to wszystko nam gryzie, czy to na kanapce, czy na jakimś mięsku. Sos, tak jak mówię, jest prawie gotowy. Za chwilę przekładam go do naczynia. Pamiętajcie tylko jeszcze, żebyście mieli bardzo słodkie i bardzo dojrzałe mango. Wtedy ten cały sos będzie bardzo ostry. To już zależy od papryki, bardzo słodki od mango, no i kwaśny, no delikatnie kwaśny od cytryny, czy też limonki. Wszystkie te smaki się połączą, przegryzą i będzie pysznie.